Cześć, witam cię serdecznie. W tym odcinku pokażę Ci najlepsze narzędzie do podniesienia produktywności, jeżeli korzystasz z Windowsa 10. Nieważne czym się zajmujesz, co robisz na komputerze, to narzędzie powinieneś od razu zainstalować. To jest super plugin, a w tym odcinku omówię wszystkie jego zastosowania i myślę, że będziesz bardzo zainteresowany tym programem. Plugin nazywa się Power Toys. Znajdziecie go. W starcie klikamy Microsoft Store, wchodzimy i z tego miejsca instalujemy PowerToys. Żeby skonfigurować wszystko, co potrzebujecie w tym pluginie, wystarczy 10-15 minut, ale uwierzcie mi, bardzo szybko odzyskacie ten czas. Zaczniemy sobie od zakładki ogólne. Tutaj warto włączyć tryb administratora, czyli ten program będzie uruchamiany w trybie administratora. To jest ważne, żeby wszystkie rzeczy, które są dostępne w tym pluginie, działały bezproblemowo. Pierwszą najfajniejszą rzeczą, która w ogóle skłoniła mnie do tego pluginu, jest zakładka Fancy Zones, czyli możecie swój monitor podzielić na odpowiednie obszary i dzięki temu szybko układać okienka, jeżeli musicie pracować na kilku okienkach. I właśnie przez te okienka, przez te Fancy Zones poznałem Power Toys. Zatem, jak działa Fancy Zones? Bardzo prosto, wystarczy, że przyciśniecie Shift i klikniecie na jakieś okienko, które chcecie gdzieś rozdysponować na swoim ekranie i pojawiają wam się strefy, które wcześniej oczywiście możecie zdefiniować. I na przykład wyobraźcie sobie, że pracujecie na jakimś pliku multimedialnym, chcecie, żeby odtwarzacz był tutaj. Oczywiście robicie też notatki w Wordzie, a także korzystacie z Explorera Windowsowego. No i oczywiście chcielibyście, żeby YouTube też gdzieś się znalazł. I popatrzcie, w bardzo prosty, szybki sposób możecie ułożyć swój obszar roboczy w ten sposób, że możecie właściwie z tych czterech osobnych okienek korzystać równolegle na jednym ekranie. Żeby skonfigurować te układy, wchodzimy w zakładkę Fancy Zones, uruchamiamy edytor układów. U góry pojawiają nam się dostępne monitory. Mamy trzy monitory w tym momencie podpięte do komputera. Wybieram sobie drugi środkowy, i tak jak widzicie, to jest ten wcześniejszy układ, który widzieliście, jak przesuwałem okienka. Oczywiście możecie wybrać predefiniowane szablony. I tutaj macie kilka dostępnych, ale także możecie skorzystać z niestandardowych oraz dołożyć swoje układy. I układy można dokładać w dwóch wariantach: albo to może być siatka, albo kanwa. Ja częściej korzystam z siatki i wystarczy, że tutaj wejdziecie sobie w edytor tych stref i możecie przesuwać. Dodawać różne strefy i tworzyć różne układy, które akurat są Wam potrzebne do pracy. Jeżeli taki układ Wam się podoba, klikamy sobie, zapisz i zastosuj. Następnie taki układ, tak jak widzicie, zapisał nam się tutaj. Bardzo szybko można zmienić dostępny układ na danym monitorze. Wystarczy, że klikniecie Skrót Klawiaturowy Windows Shift Tilda i pojawia Wam się Wasz edytor. Tutaj wybierając odpowiedni szablon zmieniacie układ, który jest dostępny i możecie działać już na danym nowym układzie. Jeżeli macie setup z kilkoma monitorami, to polecam Wam zaznaczyć oczywiście tą funkcję. Tam gdzie jest myszka, tam ten edytor się aktywuje i na tym ekranie zmieniamy dane układy. Następnie mamy opcję, którą polecam oczywiście zaznaczyć, czyli żeby przeciągnąć do danej strefy dane okienko, Trzeba wcisnąć Shift, następnie możemy aktywować strefy w naszym układzie przyciskiem innym niż podstawowy. Poniżej mamy opcję pokazywania stref nie tylko na aktywnym monitorze, ale podczas przeciągania możemy dane okienko przeciągnąć także na inny monitor, jeżeli korzystacie z kilku monitorów. Ostatnia opcja to jest Allow Zones to Span Across Monitors. Jeżeli macie tak samo wyskalowane monitory, to strefy mogą się rozciągać pomiędzy dwoma monitorami. To jest bardzo przydatna opcja, jeżeli macie zgrupowane monitory bardzo blisko siebie z cienkimi ramkami. Wtedy naprawdę takie strefy można fajnie wykorzystać. Pod spodem mamy możliwość zmiany wyglądu danych stref i tutaj możecie albo skorzystać z defaultowego ustawienia, które ma Windows, ewentualnie możecie nadać indywidualne kolory i tutaj wszystko możecie sobie ustawić według własnego upodobania. I pod spodem macie kilka przydatnych opcji, które warto sobie przeglądać, bo może Wam się akurat przydadzą. Ja nie korzystam akurat, wszystkie najważniejsze tutaj już Wam omówiłem. Genialną funkcją jest Selektor Kolorów. Jest to przydatna funkcja, jeżeli jesteście fotografami, grafikami, jeżeli coś projektujecie, albo jesteście twórcami internetowymi. Wystarczy, że aktywujecie tę funkcję skrótem klawiaturowym Windows Shift C, i w tym momencie, tam gdzie najedziecie myszką, tam jest pobierany kod koloru. Na który macie skierowany wskaźnik. Wystarczy, że klikniecie, otwiera wam się edytor, i z tego edytora bardzo szybko możecie do swojego programu graficznego kopiować dany kolor, dany kod koloru i używać go w swoich projektach. I teraz pokażę wam, jak możecie to szybko zrobić. No i teraz, gdybym chciał na przykład skopiować kolory z danej rzeczy, z tej miniaturki, klikam sobie Windows Shift C, pobieram kolor niebieski, kopiuję go, przechodzę do mojego programu do. Obróbki to jest Photoshop. Kopiuję sobie i w tym momencie używam dokładnie tego koloru z tamtej miniaturki. Oczywiście mogę także pobrać kolor żółty znowu skrótem Windows Shift C. Kopiuję kolor żółty i w tym momencie mogę sobie wkleić kolor żółty i już wykorzystuję dwa kolory idealnie odwzorowane właśnie z tamtej miniaturki. I oczywiście, tutaj pod spodem macie dodatkowe opcje. Możecie wybrać inne kody kolorów, które akurat potrzebujecie w waszym oprogramowaniu. PowerToys daje wam także możliwość zainstalowania dodatków do eksploratora plików i tutaj ważne jest, żeby ten program był uruchomiony w trybie administratora. Jeżeli tak jest, to daje wam możliwość podglądu plików w dodatkowym oknie, plików PDF, SVG i MD. Oczywiście dla mnie najważniejszy był podgląd plików PDF oraz daje Wam możliwość zamienienia standardowych ikonek plików SVG i PDF na ikonki z miniaturką. I zobaczcie, jak to działa. Jeżeli wejdziemy sobie do naszego katalogu, gdzie jest plik PDF, to następnie należy wybrać widok i tutaj, jeżeli zmienicie widok, w tym momencie już pokazuje Wam się miniaturka. Też tutaj pojawia Wam się dodatkowa opcja, okienko podglądu. Jeżeli jeżeli na to klikniecie po prawej stronie przy zaznaczeniu pliku PDF pojawi Wam się okno podglądu poszczególnych stron w danym PDF-ie. Oczywiście to można sobie regulować, zmniejszać, zwiększać ten podgląd i to bardzo ułatwia przeglądanie dużej ilości plików w poszukiwaniu tego właściwego. Kolejna super opcja w Power Toys to zmiana rozmiaru obrazów, i tutaj wystarczy, że wejdziecie najpierw, ustawicie sobie rozmiary, które Was interesują. Oczywiście są też predefiniowane rozmiary, ale także możecie dodać własny rozmiar i możecie to wszystko sobie edytować tutaj. Jeżeli to macie ustawione, musicie jeszcze kilka opcji tutaj zaznaczyć. Oczywiście warto dać sobie stuprocentową jakość, chyba że chcecie mieć bardziej skompresowane obrazy i kilka opcji, jak na przykład format nazwy pliku. Następnie jeżeli wejdziecie sobie do katalogu, w którym macie wasze zdjęcia, zaznaczacie te zdjęcia, w których chcielibyście zmienić rozmiar. Klikamy sobie prawym przyciskiem, a następnie klikamy Zmień rozmiar plików. I tutaj wystarczy, że wybierzecie predefiniowany rozmiar. Klikniecie zmień rozmiar i już pojawiają się nowe. Obrazy, które są ze zmienioną wielkością. Zmianę rozmiaru też możecie zrobić w zupełnie inny sposób, wystarczy, że na przykład chcecie zmienione pliki, żeby pojawiały się w danym folderze. Zaznaczacie sobie dane zdjęcia, klikacie prawym przyciskiem myszy, puszczacie na folderze, następnie klikacie zmień rozmiar pliku i pliki ze zmienionym rozmiarem lądują wam w osobnym katalogu. Tutaj wspomnę, że to narzędzie jedynie zmienia wielkość plików, niestety nie zmienia ich typu. Jednak są takie pliki jak na przykład WMF, które to narzędzie może odczytać, ale nie może zapisywać w danym formacie. Dlatego tutaj możecie wybrać koder rezerwowy, czyli na przykład jeżeli macie to w pliku WMF, możecie zapisać do pliku JPG. I także bardzo ważna rzecz, możecie tutaj ustawić poziom jakości tego pliku i format nazwy nowego pliku, który powstaje. Tutaj to w wszystko ustawiacie. Jeżeli oczywiście potrzebujecie pomocy, to tutaj macie helpa. Możecie wejść na stronę i przeczytać sobie, jak to wszystko ustawić. Kolejna zakładka, manager klawiatury. To tutaj możemy skonfigurować ponownie wszystkie skróty klawiaturowe i wszystkie klawisze. Możemy je zmapować w zupełnie nowy sposób. A co najważniejsze, możemy je dopisać do poszczególnych aplikacji. I pierwsza opcja to jest mapowanie jednego klawisza. Wyobraźcie sobie, że chcecie, żeby pod klawiszem A był dostępny skrót Ctrl+C. c W tym momencie naciskając klawisza macie skrót klawiaturowy, i druga opcja to jest dopisanie nowego skrótu do istniejącego. Macie jakieś oprogramowanie, w którym dany skrót klawiaturowy nie jest zbyt intuicyjny to wszystko tutaj sobie robicie. Na przykład wyszukiwanie w Outlooku to jest skrót klawiaturowy F4. Możemy go zmapować na Ctrl F, które w większości aplikacji właśnie działa jako wyszukiwanie danego słowa i wybieracie tutaj jako aplikację docelową właśnie Outlooka. Kolejna super rzecz to jest pokazywanie kliknięć lewym i prawym przyciskiem myszy. To jest aplikacja, która może w tym momencie zastąpić znanego i lubianego mouse highlightera. Czyli jeżeli chcecie na przykład podświetlić kliknięcia lewym i prawym przyciskiem myszy, wystarczy, że klikniecie Windows, Shift, H. I w tym momencie, jeżeli klikacie lewym przyciskiem pokazuje się żółte kółeczko, prawym przyciskiem pokazuje się niebieskie kółeczko. E, oczywiście te wyglądy i zachowania można zmienić, to wszystko jest tutaj dostępne, a także bardzo fajna i przydatna funkcja i wydaje mi się nie tylko do tego, żeby znaleźć wskaźnik myszy na kilku monitorach, choć to jest jej docelowe zadanie, to na przykład w czasie robienia screencasta, prezentacji chcecie zwrócić szczególną uwagę użytkownikom na coś. W tym momencie, jeżeli klikniecie dwa razy Control, robi się Wam taka obwódka na chwilkę, i dzięki temu możecie skupić uwagę widzów na jakimś ważnym elemencie. Power Rename. Dzięki niemu możecie w łatwy sposób wyszukać pliki, które w nazwie mają poszczególne słowo i zamienić to słowo na coś innego. I dla przykładu. Mamy cztery nasze pliki. Klikamy sobie prawym przyciskiem zaawansowana zmiana nazwy. Wyobraźmy sobie, że chcę zmienić moje nazwisko, które jest w nazwie pliku dziedzic, na przykład na YouTube TV. Tak jak widzicie, wszystko się zmienia. Wystarczy, że dam Apply. Nowe nazwy plików pojawiają się właśnie tutaj w katalogu. Kolejna jedna z moich ulubionych funkcji Power Toys, to jest Power Toys Run, czyli klikając. Tym skrótem klawiaturowym Alt Space pojawia Wam się na środku wyszukiwarka i to, co jest najfajniejsze, wpisując tutaj cokolwiek, od razu Wam się uruchamia. Wyobraźmy sobie, że szybko chcemy uruchomić OBS-a. Wystarczy, że zaczniemy pisać OBS, klikając, od razu mogę wejść do obs -a. Druga fajna rzecz, wystarczy, że chcę wejść do katalogu na dysku C, napiszę c2.slash i chcę wejść do katalogu Program Files. Od razu wchodzę, klikam. Jestem w program Files. Kolejna super rzecz, szybki kalkulator. Wyobraźcie sobie, że potrzebujecie pomnożyć 45 razy 678 i już macie wynik. Oprócz folderów także możecie znaleźć na przykład każdy plik. Bardzo fajną opcją jest też pokazanie skrótów dostępnych w Windowsie. Robimy to za pomocą skrótu, który tutaj widzicie, czyli Windows Shift Slash. Pokazują nam się wszystkie dostępne skróty klawiaturowe w Windowsie. To jest taka przypominajka. Niemniej jednak dzięki temu znalazłem bardzo fajną opcję, czyli skrót klawiaturowy od Zbliżenia. Jeżeli klikniemy sobie Windows Plus, to w tym momencie uruchamia nam się opcja lubki. I oczywiście, klikając Windows Plus kolejny raz, mamy możliwość zbliżenia danego fragmentu okna, i to też jest bardzo fajna opcja, którą w bardzo prosty sposób możemy wykorzystać w czasie np. webinarów czy szkoleń. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i oczywiście serdecznie Was zapraszam do następnego odcinka.